Witajcie, foldermaniacy, w kolejnym odcinku krótkich recek, a dzisiaj coś ze słonecznej Italii. Zaczynamy. Marka Viper Knives pochodzi z włoskiego Maniago, jak większość szanujących się producentów ostrości we Włoszech. Nie inaczej jest w tym przypadku, a model, który dzisiaj będziemy omawiać, to Viper Orso. U mnie jeszcze pierwsza generacja tego noża, w tej chwili w sprzedaży już pojawiła się druga, natomiast ciągle gdzieniegdzie można jeszcze znaleźć pierwszą generację. Te noże niewiele się między sobą różnią, jeżeli chodzi o wygląd, bo generacja druga ma troszeczkę więcej zdobień na rękojeści i stała się frame lockiem. Tutaj mamy liner lock, ale do tego dojdziemy. Zaczynamy jak zawsze od wymiarów. Długość całkowita tego noża to 208 mm, głownia ma 87 mm długości, 4 mm grubości. I tu od razu moje skojarzenie, że jakoś w Maniago zawsze te foldery mają 4 mm grubości główni. A całość waży 92 gramy, więc jak na wielkość tego noża i grubość tej główni, no nie jest to zbyt wiele, ale podejrzewam, że wiem, z czego to wynika i o tym też Wam opowiem. W porównaniu do Zero Tolerance 0609 mała Sebenza 31 leż i oczywiście nie może zabraknąć Victorinoxa, w tym przypadku Pioneer Alox. Przejdźmy zatem do samego noża. Głownia modelu Orso to drop point, mimo że może nie wyglądać, ale jeszcze sprawdziłem, opada w kierunku sztycha, czubka po prostu. Głownia ma szlif w pełni płaski, została wykonana ze stali Bowler M390, a za projekt tego noża odpowiada Jens Anso. Wyostrzymy to. O, widać? Widać. Więc postać znana miłośnikom ostrości. Całość pracuje na łożyskach kulkowych i jest standardowym fliperem. Na co trzeba zwrócić uwagę, to no, te charakterystyczne cechy dla włoskich noży, właśnie z tego zagłębia Maniago. Tutaj dużo nawiązań do innych konstrukcji, między innymi do Lion Steela, moim zdaniem. Chociażby ten zaoblony grzbiet i ta grubość 4 mm, tak jak wspomniałem kiedyś, bardzo dużo produktów z Maniago ma właśnie taką grubość ostrza. Flipper pracuje bardzo przyjemnie, detent dość mocny, w związku z czym trzeba troszeczkę pociągnąć. Nie ma tragedii, ale jest dość mocno. Natomiast trzeba zauważyć, że mechanika tego noża jest moim zdaniem znacznie lepsza niż na przykład w produktach Lion Steela, z którymi miałem troszkę kontaktu i muszę przyznać, że ten Viper chodzi dużo, dużo przyjemniej. A właściwie ta głownia często potrafi opaść prawie pod własnym ciężarem, delikatnie i czasami trzeba pomóc. Rękojeść. Rękojeść tego noża to G10 po obu stronach. Oczywiście były też inne wersje, ale to zapraszam do internetów. Mój jest w tej bazowej wersji, czyli czarne G10. I co ciekawe, nóż nie posiada linersów, mimo że liner lockiem jest. A mianowicie z tej strony bez klipsa nie mamy w ogóle nic oprócz G10. Natomiast z tej strony, od strony blokady i klipsa, mamy liner lock, który jest takim szczątkowym linerem, bo przebiega co prawda przez całą długość rękojeści, ale tylko przez połowę jej wysokości. Właściwie jest tutaj tylko po to, żeby blokować nam to ostrze. W związku z czym część górna nie posiada żadnego wzmocnienia oprócz tych okładek, ale nie ma tutaj żadnych problemów z jakimś uginaniem się czy poddawaniem.
tej rękojeści. Przepraszam, coś mi w gardło weszło. Z tyłu, czy na górze, na grzbiecie, mamy backlock. Backspacer, przepraszam. Backspacer wykonany z anodyzowanego na taki szaro-niebieski kolor tytanu. I on spaja nam tutaj tą rękojeść w trzech punktach. A z tej strony mamy tytanowy klips, taki sam kolor jak Backspacer, w związku z czym pasujący dodatkowo tytanowe obwódki pivotu, które też mają ten sam kolor. Muszę przerwać, bo coś w gardle siedzi. Dobra, nakaszlałem się, możemy gadać dalej. Obwódki anodyzowane na kolor Clipsa i Backspacera. Torx 8 na pivocie, Torx 6 na reszcie. Na Clipsie mamy Torx 8 także, bo jest tu tylko jedna śrubka, ale nie ma potrzeby jej odkręcania, bo i tak nigdzie go nie przełożycie. Jeżeli chodzi o ergonomię, to trzeba przyznać, że jest naprawdę bardzo wygodnie. Nie czuć tutaj ani klipsa, ani jakiejś krawędzi rękojeści, które mogłyby nam się gdzieś wrzynać, w związku z czym nawet cięższe prace nie powinny stanowić problemu, a dość długa głownia na pewno ułatwi większość takich prac. Nie ma tutaj oczywiście mowy o jakimś super mega chlastaczu, bo ta głownia jest dość gruba. Natomiast trzeba przyznać, że nóż bardzo ładnie radzi sobie, nawet w kuchni, bo został już tam przeze mnie przetestowany i nie było problemu z nawet cięciem jabłka. Dodatkowo wszelkie formy prac mokrymi dłońmi też nie stanowią problemu, dlatego że mamy tutaj takie teksturowanie na rękojeści, bardzo drobne, ale pozwalające naprawdę na bezpieczny chwyt i ta dłoń nam się tutaj nie przesuwa. W dodatku flipper tworzy jelec, który zabezpiecza nam dłoń też przed ześlizgnięciem się na krawędź tnącą w przypadku wbijania tego noża w jakiś materiał. Chyba tyle o Viper Orso i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się.